10 marca 2018. 15 stopni. W plusie. A tydzień temu było w minusie. Jak to się fest zmienia? Soszów jest temu, bo palenica kaput. Już. Tydzień temu my szaleli na Słowacji. No i temperatura. Bo fest piorunowy przeskok. Prawie 30 stopni różnicy. Soszów niby planuje śnieg. Maj. Właściwie zimę do maja. No przy takich temperaturach to są wręcz chyba to raczej jak ani wróżenie z fusów chyba. To raczej ani do kwietnia nie będzie. Jeżeli to wytrzymie chociaż tydzień przy takich temperaturach, to będzie cud. Bo wszystko na to wskazuje, że w ten weekend to jest tak zwane zderzenie sezonów. Dzisiaj tak zwano skirajza, a jutro właściwie kontynuacja tego, co się zaczęło zaraz po północy. Nowy rok. A dzisiaj w Bielsku Fundacja Arka zainaugurowała akcję Rower Pomaga. Czy to jest ostatni raz, czy nie, tego nie wiem. Oby nie, ale w każdym razie 15 raz. 15 raz. To było niestety o miesiąc za wcześnie.
Rower? Co? Rower. Faj. Ciężki śnieg strasznie, mokry, jak to omelan godął na grzoty, ale ludzie są, no że dzisiaj mogą nogi boleć, chociaż przez cały sezon nigdy nie bolały. No nie, kurde, ani razu zakwasów nie miałem. No. Właśnie żeś przekroczył granicę. Tu jest słup graniczny i my już tu w czas. Co to tam jest? Co to tam jest? Kurde, słoniczko na sprzedaż na Rzeszowie. Jak ci lampy. No to skorzystamy z okazji.
Kurde. Klima jak w dupie. Jak szczyt jest kawałek dalej. Tu jest chroniczko na sobie. No to teraz też do Polski na skijach. Narciarskie przekraczanie granicy. Przekraczanie granicy na nartach. W tym momencie też przekroczył granicę. Ciepło. No. Wysyłam się teraz. Ja też. Tyrannosaurus!
Może wiosna idzie od kres. No, widać zakaz handlu. Niedziela 11 marca 2018. Pozabierane. I w sumie dobrze. Dobry, witam wszystkich. Roba 2.5. Zderzyni sezonów Anno Domini 2018. Oficjalno trzecio rajza w tym roku, w tym sezonie. No, poprzednio rajza była dopiero 6 stycznia. Było to do Jawiszowic wtedy. I było dużo zimniej jak teraz. A teraz mamy... Sam podziwiajcie się. 16 stopni. I kurde, ja się trochę na obleką, ja myślałem, że będzie zimniej. A tu kurde czuję się jakby w tym marcu, bo dzisiaj jest 11 marca 2018. Tak się czuję, kurde, jakby mi co najmniej jakieś upały były. Fakt tym, że jeszcze tydzień temu, że będzie 16 stopni na plusie, no to jakby powiedział, to by mnie uznali za debila po prostu. A tydzień temu było 16 stopni, ale na minusie. Jeszcze żeś był na palenicy tydzień temu na ski rajzie i powiem szczerze, że musiał mieć taki dość fest, taki goralski sweter. Twitter, ja, co by mi zima nie było. No a teraz, kurde, że się naobielał, myślałem, że będzie zimniej, a tu mi je ciepło, kurde. Jakby się w to nawet uparł, to by szło i w krótki jechać. Ale to już jest po prostu trochę ryzyko. No z kuli tego, że stawy, nie, że to jest złudne taki, trochę też ciepło. A druga sprawa, jak się nie jeździło 2 miesiące na kole, prawie, no to też nie ma co szaleć na pierwszej rajzie. Nie wiem ile dzisiaj będzie kilometrów, 50 może. No 100 to by już było szaleństwo, chociaż jo zastoju żadnego nie miał, bo dotychczas były aż 15, było aż 15 ski rajzów, czyli no fest dużo, najlepiej od jakichś dwóch lot. Od dwóch poprzednich sezonów narzekałem, że ciula to zima, ale no taka ciula to u nas wcale nie była. Czy ona wróci? No gadają, że ja. Że wróci. No ale czy tu widać zima? No nie. Joję w Zabrzegu, w lesie czarnoleskim. Słuchajcie, niedawno żech oglądał taki materiał tutaj właśnie nakręcony kajś w tym lesie. Jest taki kanał na YouTube. Ja? Na YouTube. Kaj kręci taki jeden gościu ze Zabrzega. I on kajś tutaj właśnie jeden z tych odcinków kręcił. Nie? To jest droga od stadionu ku Zaporze. Szedł tu z jakąś działką i tak opowiadali. On oczywiście opowiada tak genau czysto po polsku, nie tak po śląsku. No bo jakby tak genau godał jak ja, to by go nie wszyscy pochytali, o co się rozchodzi. Zresztą ja godam tak jak we chałupie się zawsze godało.
i nie mam zamiaru tego zmieniać, ale wracamy do tego hopa. Słuchajcie, ten kanał się nazywał Witaj w moim świecie. Ja by to po śląsku powiedział Witaj na moim placu. Ja? Ale oficjalna nazwa tego kanału jest Welcome to my world. Czyli no jest to angielska nazwa. Co do nazwy, no to no co niektórych może to szczypać i świąt mogą mieć, bo to angielska nazwa. No żyjemy w Polsce jednak, ale to jest inicjatywa tego chłopa, ja się tam nie będę wtrącał w to. Jak chciał, tak nazwą. Mój kanał się nazywa Roba25 i no i chyba dobra nazwa, nie? Nie wiem, żaden jeszcze nie krytykował. Ja nie będę tego chłopa krytykował. Co prawda, no angielskie nazwy się mi nie podobają, bo my są w Polsce, na Śląsku, nie? Także no, to zależy od gustów, no. Jak takim, być takim międzynarodowym, to jeszcze można takie kanały nazywać. W każdym razie bardzo serdecznie pozdrawiam tego chłopa, Radka. Ja, on tam ma taką swoją grupa. Wariaty Radka. Oglądam to często, także bardzo serdecznie pozdrawiam. Sandejcie pozór. Goczałkowickie jezioro wygląda jak Antarktyda. A tu jest prawie 16 stopni.
Tak się robi trasy rowerowe, tak się można uczyć od pszczyny. Pięknie ta trasa zrobiono. Zobaczymy, jak długo tak ogrypno będzie. No co nikierzy, to z tym mieć stawy chore. Ale to już jej ich sprawa. Jakie tam nie naszmarowane? Muszę wziąć szmyra i keta szmarnić. Kurde, jak to dziwnie wygląda. Śnieg, a tu są wszystkie stopki.
Ja. Dokonujemy też dzisiaj inspekcji. Czy jest przestrzegany zakaz handlu? Dzisiaj jest niedziela, 11 marca 2018 roku. I cicho jakby cały świat, no właśnie. Zgasił światło, poszedł spać. Ja. I Lewiatan też zgasił światło, poszedł spać. Zakaz handlu dzisiaj i za tydzień. Ja osobiście PiSu nie trawię. I ja myślę, że taki zakaz handlu powinien być w kosz do niedziela, a w sobota tak do trzeci po południu otwarte, a potem już wszystko pozawierać. Tak kiedyś było na początku lat 90. tak było. Ja to pamiętam. I gospodarki szlak nie trafiło, wręcz się rozwijała po komunie i wszyscy żyli i dobrze było i przynajmniej nie mam problemu, żeby se żarci na rajza wziąć, bo w sklepie go nie kupię. To jest tragedia straszna. Dajcie pozór, nawet Biedronka zawarto. A ja jestem w Pawłowicach. Gmina kieruje fest przyjazny do rowerzystów. Ja. Jademy dalej.
Tak, są my w Pawłowicach Śląskich na ulicy Wodzisławskich. Ta nazwa tej ulicy jest dość niedawno, kuli tego, że kiedyś ta ulica się nazywała Świerczewskiego. Nazwa zmieniono z kuli dekomunizację. Ja już jestem na granicy Pawłowic i Jastrzębia. Ja, słuchajcie, przed chwilą żeś miał taką sytuację, też fajno. Jechałeś tamtą drugą. Ja, fez ruch jest, ja. Bez tu żeś nie zjechał. Jechałeś tą drugą i co się okazuje? Zatrzymuje się auto na czeskich blachach. Pytają się mnie o trip na Karwina. Jako, że moi cyklorajdy już wiele razy były we Karwinie, bez cóż, że im wytłumaczył ta trasa, nie? Ten trip. Tłumaczyłem im tu przez Jastrzębi, jak dojechać, żeby jechali na Gołkowice i tam będzie jak im to powiedział, statni hranice, nie? I potem będzie taką miejscowość Zawada. I tam, żeby się kierowali na Petrowice u Karwinę, nie? I żeby też mogą też po drodze przejechać przez Pyrst. No tam jest koliba na końcu świata. Oni nie wiedzieli, co to jest, czyli tam nie byli. W końcu, że im powiedział, droga, co by tu jechali z Jastrzębia na Cieszyn i po tym w Zebrzydowicach w prawo na Marklowice Górne, tam jest granica i jest Marklowice Dolne po czeskiej stronie i tam potem się jedzie w lewo i jest Karwina. Myślę, że to było najlepsze, że tam dojadą, ale tako grifno czeszka się mnie pytała, kurde, tako krasnoholka, ale z hopem była. Tako może ze 20 lat. Kurde, ale widzicie, jak to się cyklorajzy przydają, że znosz drugi, nie? Nawet w Czechach. I nawet Czechy się ciebie zapytają o trasę. Pięknie to wygląda. Ja jestem w Bziu, dejcie pozór, jaki tu jest lód. Jaki, jako lodowica tu jest. Jaki bryły, fest po tych mrozach. Ja. Fajnie jest. Ciepło. No i co, i Kajsi, że się na jakiś manowce zaprowadził, zakludził. Chyba trzeba się tam wrócić. Ja. Chciałem, chcę trasa skrócić, nie? Westusz też zajechał do życi. Po jakichś moczarach muszę jechać. I padołach.
ulica Graniczna. Trzeba będzie jechać tam. Ulica Kłosowa. Ja i zaś tego harczka będę miał. Już jakiś rozmiar. Nie, pies się zdenerwował. Grupa jak ciębie. No niedaleko jest też Gogołowo. I tam też będzie rajza w tym sezonie na pewno na 100% Gogołowo południe. Ja. Gnał.
będzie istnieć. Roztomili ludkowie, teraz będziemy przejeżdżali przez staro prusko-austriacką granicę, zaś na granicy tutaj gminy Pawłowice i gminy Strumień. Ja tu już wiele razy o tym gadał. Ta granica dokładnie przebiegła jak te drogi tutaj się przecinają. Tam jest ta granica, tam jest też taki fest wielki, słup graniczny, ale nie pojadę tam, bo sam widzicie, jaki warzoły są. Nie. A zbytków? To je wieś kierow w tym roku ma 630 lot. Tam jest kościół w Zbytkowie, na chwilę tam podjada. Tutaj są szlaki rowerowe Eurovelo R4 między innymi. Ja 630 lot ta wieś mu w tym roku świętuje. Piękny jubileusz. Kaplerz noś na różańcu proś.
Cenicierym cyklistom tutaj się nie podobała ta trasa z kuli tego, że jest tam ten znak. Tutaj na profilu Gustawa, na kanale Gustaw Bike Vlog, taka dosyć fest dyskusja się wywiązała, ale podziwiajcie się, że Jose jada spokojnie tą trasą, a sam genał ruch piorunowy na tej drodze. I tak się myśla, że to jest dobra alternatywa ta trasa, mimo tego, że ona je krótko, bo no tam do tych chałupów ta uliczka tam jest ślepo, to sam no, jest to dużo bezpieczniejsze jechać tędy aniżeli tam. Rozchodziło się właśnie o ten zakaz tam do tych cyklistów, do rowerzystów, że tu jest taka oto trasa, nie, że to z kostki. Fakt, no buduje się trasy z asfaltu, ale jak to jest tako lokalno do tych chałupów, do tej ślepej uliczki dodatkowo, że tu jeszcze piesi idą, to jak do mnie to jest jednak przesadzone trochę, żeby krytykować ta trasa. I tak uważam. Samorząd chciał tutaj dobrze do tych mieszkańców. Sam widzicie, jakie debile tam jeżdżą. I tak też zrobili i o to pochwalą. Jest to z kostki, ale jest to równe. I przede wszystkim bezpieczne. To dzisiaj już żegnamy zbytków. Ja jadę jeszcze na Pawłowice. Jakoś tutaj się spróbuję przedryć. Chyba tamtą drogą. Mam nadzieję, że jakoś się to uda. Bo tam dali już widać rusko-austriacko granica.
zjeżdżą z tej drogi, bo mnie tu pierdą. Nie, ja wiedział, że ja mam tego koła dzisiaj nie mieć. Ale się wdupił. Kurde, to tą groblą się lepiej jedzie, jak tą drugą. Wspomniało mi się, że tam jest bana, bez tuż się wracą. Czemu? Bo tam będzie pewnie barzoł, jakby da przełaził. I wracam się na zot. Rzekł, że przyjechał piemu ciula ta droga.
Staro granica prusko-austriacko. Widać tutaj słupek. Pomalowali go, żeby go było lepszy widać. Ja. Bażoły są, pest. A sam wszystko rozmiękło po tych mrozach. Zielony szlak rowerowy. Kurde, ale się tu kopię. Ja, tam na wprost widać słup. Graniczny. Ja. I to potem tam idzie. No, ja muszę już tu jechać. Ja. Wieje wiosna, tak jest, wieje wiosna. Ciepło, 16 stopni dzisiaj było. Teraz już jest trochę zimni. Wiosna. Rosiewicz śpiewa, że wieje wiosna. Ja. Ta piosenka dla ciebie w toku nowej reformy, do której mi się dało.
zawsze. Ligocko-Biedronka, ty już zawrzyto. Ja już się z wami żegnam, ja już jest w Bronowie. Ja 91 km dzisiaj. Dzisiaj jest 11 marca 2018 roku. No dziękuję wszystkim za to zdarzenie sezonów. Pierwsza część narciarsko, drugo rajza. Ja? I to już jest fertig. Trzecio rajza sezonu 2018 skończono. A to wszystko zaliczone do akcji Rower Pomaga.